Mamy 11 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween to po prostu 31 dni października, które postanowiłam wypełnić Wam moimi charakteryzacjami. Po jednej każdego dnia i po jednym tutorialu każdego dnia. Co 6 dni zmieniam temat przewodni. Aktualny to komiksowo-filmowo. Dzisiaj na warsztat wzięłam Punishera, chyba najbardziej mściwego bohatera komiksów, którego postanowiłam przedstawić jako trupią maskę kata. Mam nadzieję, że moja interpretacja Wam się spodoba lub chociaż Was przerazi. Jeśli tak, to łapy w górę i subskrybujcie ten kanał, a na pewno żadna z moich charakteryzacji Was nie ominie. Zanim jednak przejdę do malowania, chcę Wam zadać pytanie. Odpowiedzcie proszę w komentarzach. Czy wybieracie się na imprezę halloweenową? I jeśli tak, to za kogo się przebieracie? Lub malujecie? I ja tam bym się pomalowała. Nie uciekajcie w popłochu. Zostańcie ze mną zobaczyć, jak wykonałam to. A dzisiaj zacznę od założenia soczewek. Zrobię to na samym początku, dlatego że będą to sklery, czyli soczewki na całą gałkę oczną. I gdybym zrobiła to później, a nie daj Boże, coś by poszło nie tak, to cały makijaż by mi spłynął. Prawda, że proces zakładania takich soczewek jest uroczy? Nie są to pewnie najłatwiejsze soczewki do założenia i na pewno wymaga to wprawy, ale ja tyle nasłuchałam się relacji na temat tego, jakie to jest trudne i niewygodne do noszenia, ale powiem Wam, że mnie one miło zaskoczyły. Owszem, czuć je na oku podczas noszenia, ale dla mnie nie jest to żaden ból ani dyskomfort. Jeśli też myślicie o takich soczewkach, sprawdźcie koniecznie na eye2eye.pl. I teraz jest ten moment, kiedy zakrywamy brwi. Zasada jest prosta. Warstwa kleju, warstwa pudru, warstwa kleju, warstwa pudru, tak kilka razy. I na koniec warstwa gęstego korektora. W moim przypadku jest on bardzo jasny, a to dlatego, że cała moja twarz będzie pokryta takim właśnie kolorem. Użyłam do tego podkładu z Kryolana, który bardzo dobrze przypudrowałam. Teraz muszę wyznaczyć sobie dokładne miejsce, w którym będą znajdować się oczodoły, co okazało się nie tak łatwe i dużo linii musiałam nastawiać, zanim znalazłam ten odpowiedni kształt. Oczy na razie zostawiam i przechodzę do cieniowania. Na początku używam kilku odcieni brązu, żeby subtelnie i w miarę realistycznie zaznaczyć wszystkie wgłębienia. Kiedy macie taki właśnie wzór, który wymaga sporej ilości modelowania poprzez cieniowanie, zazwyczaj najlepiej jest zacząć od jaśniejszych cieni i stopniowo przechodzić do tych najciemniejszych, czyli najgłębszych. Kiedy mam już zarys wszystkich najciemniejszych miejsc, muszę dodać jeszcze tylko trochę światła w te miejsca najjaśniejsze. Jako rozjaśniacza używam białej, kremowej farby. Teraz już przeszłam do cienia czarnego, czyli właściwie ostatni etap cieniowania. Chciałam, żeby ten wzór, chociaż w swojej formie bardzo prosty, był dopracowany w każdym szczególe. Jako wzór posłużyło mi zdjęcie takiej maski, która była wzorowana właśnie na tym symbolu Punishera. Maska jest wykonana bardzo realistycznie i wygląda jak prawdziwa czaszka, tylko o takim właśnie zmodyfikowanym kształcie. Oczodoły maluję całe na czarno, a kiedy farba wyschnie, przykryję ją warstwą czarnego matowego cienia, żeby farba nie odbijała światła. Linię wodną przyciemniam czarną kredką i robi to naprawdę kolosalną różnicę. Farbą wodną dodaję detale, takie jak pęknięcia na przykład. Żeby moje usta były jak najlepiej schowane, musiałam zrobić taką śmieszną minę, ponieważ usta zawsze dosyć mocno zniekształcają wszystko, co się właśnie w okolicy nich namaluje.
No i całość dopiero nam wyskoczy z tła, kiedy całą resztę buzi pomalujemy na czarno. Uszami się nie przejmuję, bo zakryję je chustą. Szyję maluję tak, żeby granica między czarną farbą a moją skórą była dosyć taka rozmyta. Punisher to bohater, który owszem walczy ze złymi, ale litości nie zna. Krew leje się więc ostro. To wszystko i nie zapomnijcie, że widzimy się jutro. Dobra.